Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dzisiejsza gra, którą odpalam dzięki uprzejmości wydawcy, od którego klucz dostałem, to Fae Farm. Nie wiem, jak się poprawnie wymawia, ale jest to symulator życia na farmie, tak jak Harvest Moony, jak wszystkie inne, jak Stardew Valley i inne gry, które wychodzą. Ale czym się różni? Tego się dowiemy, bo odpalam tą grę po raz pierwszy bez jakiegoś głębszego zaznajomienia się z tytułem. Play game, dokładnie. Mój świat, niech jest. Zobaczymy. Czy też zaczniemy od momentu, gdzie tradycyjnie dowiadujemy się, że przejęliśmy farmę, bo dziadek umarł, albo nie wiem, coś takiego? A, zobaczymy. Sneak up, dobra. No, wygląda to, w ogóle ja widziałem na trailerze. To na trailerze wygląda to naprawdę przyjemnie. I można grać z ludźmi w ogóle, jakoś słyszałem. Jak się założy te konto tutaj, to można wtedy grać. O, jaka fajna. Body type. A ja chcę body type'a na chłopa zmienić. O co tu chodzi? Aha, to chyba... To ja se sam muszę według fryzury to zrobić, tylko ta twarz jest wtedy taka... Czemu masz taki głos, ej? Dawaj tam... Kolor, dawaj na czarny. Tak jest, dawidkowy zrobimy. Mhm. Dobra. Nie, no takie. Dobra. To nie ma gniazdka. Aha. Mustasz. Nie, no te brody okropnie wyglądają. Ale dobra, no to taki wąsik. Tak zrobimy. Czemu mam... A dobra, głosik. No, to jest to. Dejdem, Shiher, Hihim. Co? Czy oni jako pierwsze dali domyślnie oni ono? To jest to? Dejdem? Czy jak to działa? Dawaj, chłopa. Bardzo tolerancyjna gra. No i dobrze. I moi drodzy, to... A w ogóle nie, no... Ej, ale w ogóle, co to... Jak to ciało? Co to jest za body type w ogóle? To ja mam piersi? Jakby każda postać ma piersi? Jak to działa? Znaczy, facet też ma, ale... Co to? To nie da się... Nie mogę chłopaka normalnie zrobić? Yeah! Dziwne. No dobrze, no to niech tak jest. Jak tak ma być, to tak ma być, no. Moi drodzy, podróżując wzdłuż plaży pewnego dnia... znalazłeś butelkę z wiadomością. No i autor napisał tam o jakiejś wyspie... A myśmy niewiele myśląc po prostu wsiedli i zaczęli tam płynąć. Tak, o, let's go. No i były różne problemy, żeśmy się rozdupcyli. A żeśmy gdzieś tam dopłynęli do Azorii.
No i co? Mam questa. Message in the battle, moi drodzy. Ale fabułka, co? Ale fabułka, nie wytrzymam, dobra. Otwieramy mapę. I teraz tak, mamy informacje dotyczące właśnie, jak wygląda to miasto. Miasto wygląda tak, Plains of Plenty. Dobra, nie ma tragedii, dobra, discover. Okej, okay, ty, chodzi dobrze. Giereczka chodzi całkiem przyjemnie. Tu musimy iść, discover and a new home, okej, okay. Open the welcome package. Welcome package, moi drodzy. Gdzie jest welcome package? W ogóle ja sobie po prawej stronie dam kamerę, żeby wam nic nie zasłaniać. O, i porobimy chyba coś takiego. Ludolog, no to to jest właśnie ludologiczne podejście. Inwentory. Gdzie może być ekwipunek? Kalendarz, almanak, mapa. Ale... No to questy są, to wiemy. Te site, jobs, romance. O, romanse będzie można robić, słuchajcie. Dobra, mamy kalendarz taki jak w Harvest Moonie. W almanaku mamy informacje wszystkie, no, to jest księga mądrości. Tu wiemy wszystko, tak? Jeżeli potrzebujemy jakiejś umiejętności przeczytać, to tutaj się dowiemy. No dobra, ale gdzie my mamy w ekwipunku welcome package? Bo ja nie wiem. Ale idziemy do góry, bo nas chyba kompas prowadzi. No chyba, że właśnie w domu, no. Fajnie wygląda ta gra. O, tu są listy. Spring year pierwszy. To jest nasza chata? Dosyć mała, a zobaczymy w środku nagle. Będzie na cały ekran. Tak jak myślałem. Dobra. Znaczy, powiem wam tak. Dom i ustawienie kamery wygląda jak w Animal Crossing. I chyba chcieli tutaj bardzo mocno nawiązać do tej gry. Bo no tak jest takiego vibe'u dużo właśnie, nie? Zobaczymy. Okej. Okay. Return to Merit. No to jedziemy do Merit, idziemy. Ale ja wam powiem, że loading screen w takiej gierce, szkoda, że się nie da tak zrobić, no żeby to jakieś było poukrywane. Dobra. Moi drodzy, wykonaliśmy questik pierwszy. Ja jestem ciekaw, kiedy ona będzie kazać tutaj już coś robić. Co tam jest? Nowy quest możliwy? To zaraz weźmiemy sobie tego questa. A, dostaliśmy narzędzia i wytłumaczone została tutaj system energii oraz to, jakie narzędzia do czego służą. I teraz będziemy musieli przeprowadzić pierwszy test tych narzędzi, a mianowicie musimy zebrać różne surowce, ale różnymi narzędziami, więc teraz musimy tylko wejść do... O! Mamy także system levelowania progresji, jeśli chodzi o skille, umiejętności oraz możliwość rozwijania tych narzędzi. To są podstawowe, później będą z miedzi, potem będą iron, potem fireite, potem silver, potem orchium, gold. Ale to jest głupota, nie? Czemu nadal w grach, jeśli coś jest złote, jest uważane za najlepsze? Jest może najbardziej wartościowe, ale złoto się nie nadaje jako kruszec do no, zrobienia kilofa, łopaty. No chyba, że takiego, żeby był ozdobą i wisiał na ścianie. Na przykład szabla ze złota. Albo młot ze złota, no. No nie, no nigdy nie kopałem złotą łopatą, tak. Tools i crafting. No dobra. Tu nie mogę przejść.
Aha. Ej, ale ładna animacja jest, zobaczcie, jak on to wbił i potem jak mu się to zaklinowało. Fajne. Ej, animacja naprawdę jest świetna. Bombel Sonic jest szefem od 14 miesięcy. Dzień dobry. Dzięki, Bombel Sonic. Witam, 14 miesięcy. Ale nie no, animacja robi wrażenie, bo jest taka płynna i reagują na to też obiekty, wobec której animację wykonujemy, czyli na przykład drzewo, patrzcie. A, i to jest za duże drzewo, nie możemy go ściąć. Aha, dobra, wiecie co jest? Tutaj nie ma czegoś takiego, że wybieramy sobie broń do ręki i jej używamy non-stop. To znaczy jest, no mamy to teraz, ale ta broń, czy też narzędzie, lepiej powiedziane, potrafi się zmienić w momencie, gdy podejdziemy pod inny przedmiot, który chcemy. Czyli jak namierzamy na to, automatycznie nam kilo wyciąga. Jeżeli na kamień namierzymy, tak? Dobra. Musimy teraz jeszcze zebrać, czekaj, Harvest 5, 10, pick up Arugala, a nie wiem co to jest Arugala. Tu łopatę teraz przetestujemy. Arugula jakaś, Arugula. Dobra. Dzień dobry. Są grzyby w tej grze? Nie widziałem. Nie widziałem jeszcze. O! Z gliny mogę zrobić dzbanek. Arugula. Co to ta arugula będzie? Co chcesz? No, ale ja teraz brzydko ran... No, zgaś. Rukola? A jest, to jest to. Dobra, kamień musimy zebrać. Kurde, fajnie to wygląda. Nie da się niestety przybliżać kamery. Na scrollu na przykład. Patty wstała, wstała. Nie, wczoraj bardzo zły dzień miała. Taki totalnie, wiesz, nie miała sił na nic totalnie. Nawet wstać, żeby zjeść. Dziś jest lepiej. Wstała wcześniej i już ma więcej energii. Jest. Dzisiaj wróci do życia. Niestety, tak jest. Niektórzy tak mają, niektórzy potrzebują i jak ktoś ma problemy ze zdrowiem, to tak czasami ma. Return to Merit, idę. Redeem Quest. Dobra. Almanak, dobra. I teraz tak. Craft and place a round woven stool inside in your home. Of your home. Dobra, czyli musimy dać. Jak. Idziemy do środka. Stove to jest piecyk, nie? Siema Y, cześć. I mamy crafting. No dobra, no to co? Dekorujemy. A, chwila. Building, katalog. I musimy zrobić... A nie, to storze, krzesełko, to czekaj. A to o to chodziło. Dobra, no to o coś takiego. Ja stów, ja w ogóle źle to przeczytałem. A to jest taka pufa, tak? Można usiąść na tym? A, chyba nie. Idziemy. Witam, Pawelos.
No, a ja kawkę właśnie podnoszę, moi drodzy, i życzę wam miłego, spokojnego wtorku. Lecimy. Ale sobie gorzką kawę zrobiłem. Taka ma być. Ma wykrzywić mordę. Dobra, moi drodzy. Jest! Cooking fire, ale ona aż takie serducha poszły z jej oczu. Dobra, wytwórz miejsce do gotowania, jakieś cooking fire, czyli ognisko. No i jeszcze cooking, okej, okay, no to spoko. To musimy zrobić miejsce tutaj jakieś na to, nie? Proszę bardzo. Cooking fire. Mamy to. Dawaj. I cook something, use collect. Dobra, a teraz jak tam wejść? Move, rotate item. No ja bym to tutaj dał, nie? Reclaim. Aha, czyli mogę ponownie to jakby wziąć. Dobra. Tylko wiecie co? Nie jest mi nigdzie napisane, co mam kliknąć, żeby wejść w interakcję. Aha, że prawym przyciskiem, żeby wyjść, i teraz tak, dobra. Rukole on chce, żebym upiekł. Co? Jest to mądre. Dobra. To trzeba kliknąć prepare. No fajna rukola w postaci bułki. Okej. Dobra, przygotowaliśmy. O, siema. Redeem questik, moi drodzy. No? Halo? Co jest? Dobra. Witam, pan Krzysztof. Dajcie mi tą grę na PS5. Więcej energii potrzebujesz, gościu. Musisz się nażreć, musisz mieć siłę. Turntip seeds. Dobra, teraz się nauczymy chyba sadzenia, tak mi się wydaje. Będziemy zaczynać od... Okej, idziemy. Dobra, i tutaj mamy te rzeczy. Bierzemy sobie to. Transfer. 9. Lecimy. Co tu jest jeszcze? Silt. Biorę wszystko. Craft and place some basic soil bed. Dobrze. To, czyli to jest to. Okej. Okay. Zróbmy tutaj miejsce. Musimy posadzić tutaj na grządkach. No? A czemu nie mogę posadzić? A, jest. Dobra. I teraz musimy wrócić po nagrodę, bo ona nas uczy, to jest samouczek. Sami się nauczymy. Zero subs, Dawidek? A, dobra, już wiem czemu jest. Czekajcie, bo chodzi o to, że ja zmieniałem hasło do Twitcha i wylogowało mnie z tych stron. Dlatego jest taka informacja, a nie inna. No. No dobra, no to cóż, no niech tak jest, jak jest. No skończyłem się, moi drodzy. Nikt mnie nie subskrybuje, nikt mnie nie ogląda. Go meet Eddie. Dobra, idziemy do Eddie'ego zobaczyć. Eddie. Eddie. To jest fajne, że tutaj można... O, i teraz będzie mi pokazywać, gdzie mam iść. W dalszym ciągu nie mogę patrzeć na moją postać, jest taka dziwna...
Ryby są. Można łowić. Miasto jest ładnie zrobione. Tu coś zbieramy w ogóle. A, jakieś w ogóle części sobie leżą porozwalane. Tędy czy nie? Gdzie ja jestem? Aha, tylko że... To nam w ogóle nie pokazuje, gdzie my jesteśmy. A, tu jest skakanie w ogóle, wow! Wow, tu jest pływanie! O! Nawet spoko! Ej! Ale, o wow, jak on przeszedł w ogóle, patrzcie! Chciałem zobaczyć ten i on przeszedł z takiego skoku do wody do fikołka, patrzcie! Czekajcie! O kurde! Fajne, fajne te animacje! Dobra, przyszedł, to jest kapitan jakiś. Ta jest żeglarz, witaj! Jaka jest najsmaczniejsza ryba? No ciekawe, jak myślicie, co odpowie nam marynarz? Jaka jest najsmaczniejsza ryba, no? Filet? A może śledź? A może karp? Nie odpowiedział nam niestety. Ale złapiemy rybę. Dobra, słuchajcie, on mi tam teraz tłumaczy, bla bla bla. Musimy złapać rybę. Idziemy, chodźcie. Siup. Czekaj, dalej zarzucimy. Nie, nie, nie. Nie, muszę jakoś inaczej zajść. Moment. Może złapie ta ryba, co? Dawaj, dawaj. O! Chodź, 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 ja muszę popuszczać, żeby mi rynka nie dupła. Patrz jak walczę, patrz, patrz, patrz. Nie, 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 Exos, to jest nowa gra, dzisiaj ma premierę. To jest taki Harvest Moonik, Stardew Valley, ale taki... Taki, kurde, wiesz, jest taki dopieszczony, jeśli chodzi o takie animacje. Jest naprawdę, jest taki płynny. Fajna gra. Na razie to jest początek, samouczek. Patrz, widzisz? Nawet pływać można. W ogóle jak on, wiesz, się porusza, jak on wyskakuje, jakie on robi tutaj salta. Wszystko spoko. Dobra, idziemy, bo nauczyliśmy się łowić rybę. Teraz gadamy sobie z chłopem, on mówi: o, zajebiście, dużą rybę żeś złapał. To będziesz musiał wpadać do mnie częściej, bo tam w tygodniu są jakieś imprezy związane z łowieniem. A, no i super, dobra. To teraz tak, musisz iść gdzieś indziej. Beekeeper. Beekeeper to jest pszczelarz, jeśli dobrze tłumaczy. Dobra, musimy do niego iść teraz. No.
Dokładnie. Fabułki są najlepsze. O, tu wąziu stoi. A co ja tutaj znajdę? O, super, dostałem tutaj cegiełki. Dobra, kwestik będzie u niego. Nowa twarz w mieście, co? Bonkol, nieźle, nieźle. Miło cię spotkać. Jestem Mel. Dokładnie. Dobra, ale do tego. Mów do brzegu, jak to mówią, do brzegu. Dobra, dał nam sieć do łapania. Ty, właśnie, ja będę mógł owady łapać, nice. Dobra, muszę złapać jakiegoś owada. Czekaj. A jak się łapie? Nie. A tak, dobra. Chodź. O, mam go. A! Firefly. Świetlik. Quest. A, Catch Critter 104, aż ja zapomniałem. Dobra. No, wygląda jak gra mobilna. Kurde, nie wiem, czy wygląda jak gra mobilna, no. To samo w sumie o WoWie można powiedzieć. Każda gra już... W ogóle każda gra może wyglądać na grę mobilną, bo mamy na telefonach takie możliwości już odpalania takich gier. Tylko jest kwestia interfejsu, jak jest ustawiony. Jeżeli jest tak ustawiony interfejs, to wygląda faktycznie jak mobilka, bo... No bo jest to takie kółeczka w lewym czy w prawym dolnym rogu, które są dobrym miejscem na ustawienie tych przycisków, nie? Ślimaka złapałem. Firefly. Jeszcze kogoś złapiemy? Wow! Ej, zajebiste, patrz! Woohoo! To jest świetne, że mogę... Ej, wow, to mi się podoba, że to nie ma ograniczeń takich przez rzekę, tylko mogę przepłynąć przez to. To jest naprawdę dobre. Żonie kupię na Switcha. A właśnie, Nexos, ty chcesz wziąć udział w ludologicznej Essie? Czyli ja będę przygotowywał gdzieś, zacznę może w przyszłym tygodniu, jak będę miał czas. Test na ludologa. Biorę po kolei streamerów, robię im krótki teleturniej na zasadzie rozpoznawać gry z dźwięków, z obrazów. I zobaczymy. No ale właśnie chodzi o to, że ty musisz to potwierdzić, że masz certyfikat. Dobra. Go meet the Pearl and Chairwoman. Dobrze. Tu. No dobra. Te sterowanie troszeczkę mi daje... O. Trochę się gubię w tym sterowaniu. Dobra, to teraz tak, tu jesteśmy, musimy iść do góry i tam. Dobra. Oj, noc się zbliża. Pewnie jakieś indyki wstawisz, tylko co w ty gniazd. No nie, ja nie daję gier, w które ja gram, tylko to jest bez sensu. Czasami pod jak robię stricte dla jakichś, wiem, kto będzie brał udział, to specjalnie daję po jednej grze, którą na 1000% ta osoba ma w najbardziej ogrywanych grach, ale w taki nietypowym stylu ją przedstawiam, żeby był przypał, jak nie odpowie. Dokładnie.
Na przykład jakiś screen trochę z innej perspektywy pokazujący. No, tak trzeba. I spanko się robi w dzień. Dobra, dobra, dobra. Idziemy spanko. Czemu nie mogę spać? To nie jest czas jeszcze na spanie. Aha. No świetnie, to ja wypiję kawę. Aha. Dobra. Klimacik. To nie jest gra dla starych dziadów, co chodzą o 19 spać. Dobra, już uspokój się. Ej, ale to... Ej, ale że... Pierwszy raz się spotykam z taką grą, czyli z farm takim simem, gdzie nie ma blokad terenu. Patrzcie, ja mogę wskoczyć po górkach. Normalnie, po kamieniach, jeżeli moja postać doskakuje, zamiast obchodzić całe miasto, mogę normalnie zdupcyć się z tego murku i idę tu, nie? Naprawdę, to w takich grach to się pierwszy raz z czymś takim spotykam. Cześć. Cześć, Dominik. Aba, to goodbye. To jest sklepik. Żaba. O, moi drodzy, złapałem żabę. Patrzcie, ale ona jest taka smutna. Taka jest... Zagadać tu. Crazy Frog! Nawet to nie jest on! Place anything at market table to present. Just make... Okej. Ej, czekajcie, czekajcie. Czy ja rozumiem, że tu jest system handlowania, ale... O, wy co gadacie? Że jak ja chcę coś sprzedać, to ja wystawiam to na handlu. Jak w starych MMOsach. Dawaj. Tak ma być. Dawaj, rybę, owady i rukolę grillowaną. Pa. Zmęczony jestem chyba, idę spanko, co? Chapter completed, moi drodzy. Nadchodzi kolejny dzień. Okej, okay. Chapter skomplikowany, don't revive. Okej, okay, no to super. Thorny problem, moi drodzy. Czyli będziemy musieli prawdopodobnie jakieś korzenie zaraz tutaj rozwalać. Dobra, mnóstwo różnych jakichś maili dostaliśmy. Find Alaric. Alaric? Kto to jest Alaric? Panie, co pan tu? To idziemy w prawo. Siup.
Harry Potter, moi drodzy, to jest. A, jakaś botanika, ale tutaj będziemy się uczyć, czekać, czy to będzie alchemia, czy to już on po prostu się zna na ziołach i musimy znaleźć muszlę na plaży i deliver broiled selfish to Alaric. Broiled selfish. Selfish, czekaj, ja coś kojarzę selfish, co to jest? Dobra. Shellfish, nie selfish, shellfish. To jest skorupa ryba. Tylko co to jest shellfish dosłownie? Nie dosłownie, tylko w języku angielskim. Owoce morza, tak po prostu? O, a patrzcie, co tam jest ukryte. Mogę zobaczyć, jak to jest zajebiście. Cyk i znalazłem. O, i elegancko. Wow! Wow, 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 wow! Co jest? Widzieliście to? Ej, ale zobaczcie tą animację wody w ogóle. Pff, to w mało której grze jest taka woda. Fajnie to wygląda. Ona jest taka kreskówkowa, ale ten moment, kiedy on wskakuje do tego i ona ma interakcję pluskania, to jest spoko. Cieszę się, że jesteście. SASIAD 88 jest szefem od 13 miesięcy, gościu. Tak, o, 13 miesięcy. Dzień dobry, witam. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Ale mnie wywaliło. Biblioteka. Mamy muszla i teraz broiled selfish. Shellfish. Multiplayer. Dungeon Tracker. O. Dungeony są tutaj.
Ty, nie wiem, nie wiem, gdzie mam to stworzyć? W craftingu? Właśnie chcę zobaczyć. O, co to jest? Chodź no tu. A, złapałem go. Miles, mogę goodbye. Czemu te dźwięki creepera jak wchodzisz w EQ? Pokaż. Nie wiem, czy to jest dźwięk creepera. Grillowanego małża. A może ja muszę go na ognisku zrobić, co? Po prostu wrócić. No to wracamy. Żaba. Oho, tu zablokowane tentakle. To zaraz zrobimy, moi drodzy. Owoc morza. Jak już tak gadacie, dawaj. O, tu jest moje ognisko. Przygotowujemy. A ja sobie tu pościnam w międzyczasie. Zrobimy miejsce na tej farmie, żeby tu jakoś wyglądało. No dobra. Co tu mam zrobić z tym? Complete. You don't have enough room. A, backpack. Dobra, 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 dobra. Żabę wypuszczę. O, ale oni chyba nie żyją, te żaby już. Te żaby już nie żyją. Ich już nie ma. Patrzcie, unoszą się. Deliver broiled selfish to Alaric. Dobra, to idę do Alarika. Który to? Backpack is full. To był ten, nie? Tu, to był Alaric? Dobra. Ty, ale ja mam! A, muszę wybrać. Defeat the Thorns with Alaric tomorrow. O, czyli to będę rozwalał, moi drodzy, te korzenie, które blokują. O, właśnie. To chyba o to chodzi, tak? A to mam jutro przyjść? To przyjdę jutro. Idę spać. A nie, nie mogę spać. Muszę troszkę ogarnąć tutaj farmę. Ja, ale żeś złowił, chłopie. Podlej może to, co zasadziłeś? Dobrze gadasz. Ale jaka animacja jest tego drzewa, jak te liście się ruszają, nie? A, to jest za ten, muszę ulepszyć. Nie dam rady. Skupienie jak na porannym posiedzeniu. Tak, wszyscy się skupiają tutaj. Co tu jest grane? Kamienie są walone na łeb. Patrz. Dobra, jeszcze to drzewo zetniemy, bo nam trochę zajmuje.
No dobra. I teraz, moi drodzy, build katalog to. Dobra. Okej. I teraz musimy dodać, właśnie, to musimy zasadzić. O. Podlejemy. Skąd wodę bierzemy? Stąd? Ze studni? Tak, ze studni. No, Czy ja mogę spanko... A nie, bo tutaj jest magazyn, wiem. Tu jest magazyn i mogę do magazynu zanieść niektóre rzeczy. Kurde, nie da się z shiftem. Dobra. Coś takiego. N musisz dać stack? Dobra. Co to jest? Jakaś księga. To jest zablokowane, a tu nie mogę przebiec. Ale patrzcie, ja tu mogę praktycznie wszędzie wejść. Tutaj sobie mogę wejść, jakby szło, to mógłbym tam przeskoczyć. Tylko że, no mamy, o. Patrz. Dobra, mogę jeszcze coś wykonać? Gliniany wazon, piknik basket, iron fence, ale ja nie mogę postawić go, bo nie mam iron. Garden. A właśnie. Dirt path, pokaż. No. A, nie mam już ścieżki, moment. Clay path. O, to mogę z tego zrobić. O. Taka ścieżka. Na przykład, nie? Dywanik. Witam serdecznie, tarcza logologiczny. Tarcza na bogato! Tarcza! No, Niklaus, ja dziś nie wiem, czy ja nie będę jechał właśnie, wiesz? Później koło 17, jak ty będziesz miał, a ty będziesz miał Nvidia wtedy? Czekaj, ja, bo ty o 16 wchodzisz. Zobaczymy, będę wracał za Dziękowa, bo tam... muszę podjechać. Meble dywan, tak, meble dywan. To, ale to teraz inaczej, bo tutaj będziemy robić co innego. Wchodzimy, zobaczymy, czy możemy już spanko zrobić. Czy możemy już zasnąć? Myk. Dobra, to zrobimy jeszcze z nim zadanie. Czekamy, aż tutaj będzie można kliknąć. Dobra, bierzemy sobie kawki. No, nie, no jak ci tamten graber, on przede wszystkim będziesz miał ostre krawędzie, wiesz? Tych wszystkich obiektów. Bo one są na tej małej rozdzielczości rozmazane. Patrzcie, on mi dał w ogóle jakiś kostur. I ten kostur, moi drodzy, pozwolił nam rozwalić te macki, te takie korzenie, które blokowały nam przejście. No i żeśmy się dostali do nowej części miasta. Cieszę się, że jesteście. X podkreślenie Mind podkreślenie jest szefem od 22 miesięcy. X-Mind, dziękuję za 22 miesiące i Michal Wed za 22, tak samo, cieszę taki się, sam staż. Się.
Michalwec jest szefem od 22 miesięcy. Pięknie. Tyle było dni do utraty sił, tyle było tchu do utraty sił, choć żałuję ty, których nie mam nic. Pozdrawiam. Tyle było tu. Dziękuję ci znów. Ja się boję tego chłopa, on jest jakimś czarodziejem, jakąś kulę magiczną ma. Dajcie spokój, tu kocioł jakiś, nie wiadomo co w tym kociole będzie. W tym kociołku, co tutaj się będzie działo, to nie wiem. Chapter drugi completed, moi drodzy. No i pięknie, jak chapter completed, to chapter completed. Mogę rozdupcić to? O! Magiczny kostur. Nara! Co to ma być? No. Wypalony las! Dymy. Nie, to jest zaczarowany las, taki na niefajnie. W niefajny sposób jest zaczarowany, a? Ty też jesteś czarodziejem, masz kostur. Kostur już mam. You are wizard, Harry. No, chyba idę w jakieś bardzo niebezpieczne miejsce. Czujecie tą muzyczkę? Słyszycie? Na pewno ta muzyka informowała nas o tym, że jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Oho! Tu są ołtarze jakieś. Znaczy ołtarze, no jakieś pedestały, gdzie można coś wstawić, jakąś pieczęć. I potem aktywujemy, ale co się będzie działo, to nie wiem. Tak, subów nie widać, dlatego że ja, moi drodzy, dzisiaj restartowałem. Ten system działa w taki sposób, że jak się zrestartuje hasło, to chyba trwa 24 godziny, zanim to wróci do normalności. Ja po prostu dzisiaj sobie do Twitcha restartowałem hasło i wylogowało mnie z innych urządzeń, na których byłem zalogowany, i między innymi platformy, z których pobierane są dane, jak ileś subów i tak dalej, to też jakby wylogowało mnie z nich i teraz to niestety musi ileś tam godzin minąć, aż to załapie. W ogóle jaki efekt, zobaczcie, jak ten mróz mnie... Zobaczcie, zresztą podejdziemy wyżej. Aha, nie mogę podejść tam. A nie, mogę, patrz. Patrz jak zamarzam, patrz. Patrz, patrz, patrz. Fajne, nie? No way! Moi drodzy, powiedzcie mi, czy ta gra jest grą ludologiczną? Czy z niej dowiadujecie się o głębi przeżyć dotyczącej styczności z grami? Czy potraficie wyszczególnić tutaj więcej elementów, które występują w tej grze, oprócz muzyczki i graficzki? Siema, Flamey. Nie. O. Dobra. I co? To teraz tak naprawdę toczymy nasze życie. Czyli, moi drodzy,
W gierce tej macie wszystko to, co macie w farm willach, farm symulatorach. Domek, kawałek pola, miasteczko z ludźmi, z którymi możecie wykonywać różne interakcje i zadania. I jakieś cele postawione wam fabularnie. Ale zobaczcie, jeszcze raz powtórzę, gra nie jest ograniczona sztucznymi granicami. Jeżeli mamy mechanikę skakania, to możemy dosłownie wszędzie wskoczyć. Jeżeli tam nasza postać jest w stanie doskoczyć, możemy skrócić sobie drogę. Możemy przeskoczyć przez płot, wpaść w dziurę. Możemy spaść z mostu. Możemy wskoczyć do wody, możemy pływać w tej wodzie. Także to jest taki... To jest nietypowe akurat, bo ja grałem w dużo takich gier, i Stardew Valley, i Harvest Moony, Animal Crossingi i takie tam. I to jest taka niespotykalna mechanika oraz sposób poruszania się w tego typu grach. Dobra. O, jeszcze tutaj weźmiemy. Cinnamon Wolven Rack, okej. Czy będzie dzisiaj Criminal Expert? Nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie, nie, bo jest Nvidia o 13. I tam nie zdążymy. Dobra, wracamy do bazy, wracamy do domku. I to będzie akurat takie, o, tutaj weźmiemy sobie. Gdzie jest rancho? Dobra, gdzie jest nasza... Tutaj wszędzie są poukrywane jakieś... A, one są tak klimatycznie poukrywane, czyli... jeżeli tutaj jesteśmy, to tutaj są rzeczy związane właśnie z tymi zwierzątkami, albo tu pisklakami, proszę. O, tutaj na przykład są pisklaki i jeżeli są do znalezienia jakieś elementy, to one... Ty, widzieliście to? To jest owca połączona z królikiem. Ale dziwne. Palia też ma pełną eksplorację? O! Owco królik, dobra. Tak, 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 owco królik. Dobra, moi drodzy, wystarczy. Wyjdziemy do desktop. Tak jak powiedziałem, nie mam czasu, ale chęci też rozpoczynać pełnej rozgrywki w kolejnej tej grze, skoro ja mam już kilkadziesiąt godzin rozegranych w Harvest Moonie i tam muszę doprowadzić to do końca, tam muszę wziąć ten ślub, w sensie tą rodzinę założyć. Więc też tam na PlayStation 1 czeka mnie ciąg dalszy, ale sprawdźmy, moi drodzy, jak to tutaj wygląda. Mianowicie, gra, moi drodzy, pojawiła się dosłownie 4-5 dni temu na Steamie. Pozytywne są recenzje, 85% na Steamie pozytywnych. Gra kosztuje 166 zł. Powiem tak, nie jest to tanio, ale nie jest to inaczej. Uważam, że to jest taka średnio wysoka cena. Tak bym to nazwał. Dlaczego tak uważam? Bo jednak te gry, no inaczej, to, że ona kosztuje poniżej 200 zł, to w ogóle ją ludzie kupują, nie? Ale szczerze mówiąc, 166 zł za grę, no to takiego indyka, można powiedzieć, no to już jest taka, można powiedzieć, wyższa cena. Ale teraz jest bardzo ważna rzecz. Zastanówmy się, czy my mamy pozwalać tylko zarabiać powyżej 300 zł firmom, które robią AAA za wielomilionowe projekty, czy...
czy mamy dawać zarobić gry, które po prostu się podobają i są fajnie zrobione, nie? Bo jeżeli jakaś gra spełnia wszystkie wasze oczekiwania i wam się podoba, to moim zdaniem to jest takie bardzo wtedy subiektywne. To jest bardzo subiektywne teraz to, co powiem, ale jeżeli jest taka giereczka i wam się podoba, no to możecie na nią wydać, no można powiedzieć, tyle, ile jesteście w stanie. Jeżeli jesteście w stanie dać 200, to dacie 200. Jednak sprawa, jaka jest na rynku teraz, że niezależnie, czy gra jest skończona, czy jest zajebiście dopracowana, czy nie, to na start od razu każda firma patrzy na inne firmy, okej, to my dajemy minimum 300 zł cenę, nie? I patrzą na innych, a okej, no to już ludzie się przyzwyczaili. Ludzie już się przyzwyczaili do tego, że w dniu premiery dużego tytułu, znanego tytułu, gra będzie kosztowała minimum 300 zł. Cieszę się, że jesteście. To my nie możemy być gorsi, nie? Od 4 miesięcy. Dzięki, Arci, pozdrawiam. Tylko taki cyberpunk na przykład odwalił manianę, nie? Zamiast wystawić cyberpunka za 300 czy 350, to odwalili, że 190 zł, czy ile on tam kosztował na premierę i... Ale on był i też nie... Ale też był niedopracowany, tak samo jak inne niedopracowane tytuły. No. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o giereczkę studia Phoenix Labs. Pozdrawiam. Pierwsza godzina gry była pokazana. Przyjemnie, no tak jak mówię, no to jest kolejna gra spośród wszystkich. Jest też ta Palia, nie? Palia, nie Palia, ona się nazywała Paolia. Czekaj, jak to się pisze? Pali nie ma na Steamie, czyli na Epiku jest, tak? A, że ma osobny launcher, okej, no dobra, to nieważne. Co w tej grze jest przyjemnego, bo nie zauważyłem? No, Dawcios. Przyjemne jest to, że nie ma takich komentarzy tam widocznych, jak ty napisałeś przed chwilą. No,